3 czerwiec 2023, chyba jeden z najpóźniejszych przymrozków, jakie pamiętam. Na wysokości 2 metrów były tylko plus 2 stopnie, przy gruncie był szron i tak właśnie wyglądała ochrona pomidorów rosnących w gruncie przed przymrozkami. Całe szczęście, że tutaj mamy zrobioną konstrukcję do podwiązywania pomidorów, więc na tą konstrukcję narzuciliśmy dwie plandeki. Wyszło coś w rodzaju takiego właśnie namiotu, ale na całe szczęście wyszło skutecznie, bo pomidorom nic się tutaj nie stało. Warzywa dyniowate również sobie poradziły. Gorzej z ziemniakami, bo zdarzyły się pojedyncze, właśnie widoczne egzemplarze, które niestety tego przymrozku dostały.